Ale jak zdejmie, czy wiesz, czy to jest koszulka? Ona nie wie, czy to jest gladiator. Koszulka. Cześć. Gladiator muskle. Tak jakoś niefortunnie zadzwoniłeś, że też nie mogę za bardzo, bo mam konsylium. Konsylium? No, a trzech lekarzy w jednym miejscu, to jak to się nazywa? Dźwigam na karku 5 kobiet. Ja tam pełnię tą funkcję bankomatu już tylko. Idę, furt. A jak powiedziałem raz, że nie ma, że skończyło się, to usłyszałem, że ty, fater jest nieogar. Synek, jedną rzecz ci powiem. Nie hajtaj się nigdzie. Kiedyś ostatnio modliłeś. Ja? A ja? Złóż ręce tak do modlitwy. No co ty? No złóż. Teraz zaczynaj pierwszą zdrowaśkę. Panno niebieska, obdarz doktora Sadzika. Psza. Badanie skończone, dziękuję, należy 200 zł. Ona ma ino 16 lat. Jak chyca tego, kto jej to zrobił, to go zabija. Będziemy mieli dziecko. My? Fajnie. Niech to już będzie hop. Rozważę pańską propozycję. Bardzo cię kocham. Chyba sobie muszę wazek to mnie zrobić. Co ty, serio? No to... Gratulacje. 5-0 dla ciebie. Ciecha fest. Lepiej mi powiedz, kiedy się napijemy. Tak do porządku, a nie ćwiartka na pół. Dopilnuj tam, żeby się mojemu chłopcu nic nie stało. Chłopcu, o żonę się nie martwisz? Synek, to jest weteranka macierzyństwa. Ona o porodach wie więcej niż ty. Z Panem Bogiem. Trzymaj się. Bandzia! No, gratuluję. Mam syna. Ja, masz. No. A kocik, zapisaj Gabrysia do ferajny hokejowej. Ogłupiałeś, Piotrek? On ma tydzień. No wiesz, jaka tam jest długa kolejka? Ile ludzie czekają? Ten klub to jest wylęgarnia gwiazd. Gwiazd! Na skrzypce go zapiszę. Tak, po moim trupie. Gabryś, chodź do tatulka. O tak, tak, tak. Miałaby się to czas? A co ty mi za loty proponujesz? Nie chciałabyś być podką, znaczy się chrzestną. No a kiedy chrzest? Problem jest taki, że jutro. Dobre. Dzięki. Jakie są nasze fryle? No zaraz będą. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Amen.